kom. Zbiorkom, czyli komunikacja zbiorowa, niby to nic nowego, ale jednak ostatnio stała się popularna. A wszystko za sprawą nowego posła elekta Franka Sterczewskiego. Niezależny kandydat Koalicji Obywatelskiej z Poznania, no i właśnie znany z różnych akcji, dość nietypowych, no i teraz też się okazało, że za sprawą tego, że niedługo posłowie i nowo wybrani, i ci, którzy już kiedyś byli w poprzedniej kadencji, będą odbierać zaświadczenia o wybraniu na posła. No i muszą przyjechać wszyscy do Sejmu i pani z kancelarii Sejmu dzwoniła właśnie do tego nowego posła Franka Sterczewskiego. No i zapytała się, czy chce, żeby zamówić mu samolot, czy chce się zarezerwować miejsce w samolocie, żeby przybył tam na konkretny dzień, na konkretną godzinę. On powiedział, że nie ma mowy, że pojedzie PKP. No i gdy już tak się stało, to w pociągu zrobił sobie zdjęcie z kartką, a na kartce był hashtag Make Zbiorkom Great Again. To jest oczywiście przerobiony slogan z kampanii Donalda Trumpa przed wyborami w 2016 roku. Make America Great Again. Tam to nawet nosił na czapkach, więc to było popularne hasło. Tutaj był zbiorkom jako ogólnie komunikacja zbiorowa, czyli pociągi, autobusy i tramwaje na przykład, czy nie wiem, jeszcze trolejbusy gdzieś w ogóle jeszcze istnieją. No ale chodzi głównie o komunikację zbiorową, która ostatnio zaczęła kuleć. W dużych miastach na pewno ta komunikacja nie kuleje, ale też niby tramwaje, autobusy są w Warszawie czy w Poznaniu, a mimo wszystko na ulicach jest pełno samochodów, więc to jest może dobry pomysł, żeby się przesiąść na komunikację zbiorową. Tym bardziej, że teraz już jest okres jesienny i ten smog już jest wyczuwalny wieczorami, gdy ludzie zaczynają palić w piecach. Że będzie mniej spalin, bowiem mniej samochodów, w autobusie się zmieści, nie wiem, 50 osób czy tam więcej, więc już o tyle powiedzmy samochodów mniej na ulicy, jeżeli tyle osób jedzie jednym autobusem czy jednym tramwajem, no więc to już dawno namawiają na to, ale to ludzie jakoś nie są przekonani do tego, no bo przystanek nie zawsze jest w pobliżu pracy, czy w pobliżu szkoły, trzeba gdzieś podejść, zimno jest i tak dalej, więc to jest trudne. Chyba, że zaoferują darmowe bilety, jak na przykład już jest straszny smog, taki poważny, na przykład w Krakowie to często jest, jak mamy dowód rejestracyjny samochodu chyba, to możemy jeździć w Krakowie za darmo tramwajami i autobusami. No ale to właśnie, to było takimi małymi kroczkami i to nigdy ludzie się do tego nie przekonywali. Teraz, skoro powstał hashtag, który jest bardzo popularny, i teraz nawet patrzę na Twittera, w tej chwili, kiedy zacząłem mówić, to jest już 20 nowych tweetów na temat Make Zbiorkom Great Again, więc ludzie się w to wciągnęli, nawet politycy, bo prezydent Warszawy i innych posłów widziałem na Twitterze właśnie, że publikują zdjęcia, że oni też jadą komunikacją zbiorową. Dlaczego jeszcze ta komunikacja zbiorowa nie była taka popularna? No bowiem często te autobusy naprawdę odbiegały od oczekiwań, one były po prostu stare. I tak było jeszcze do niedawna, pamiętam w Nowym Sączu jeszcze, ja wiem, ze 3-4 lata temu jeździły Jelcze z lat 70. No to bez przesady, tak to do takiego czegoś chce wsiąść, to się może rozwalić, nie wiem, zepsuć w środku drogi, też trzeba będzie pieszo dzielić. Więc to tak było, tak samo było u mnie w Gorlicach, że też takie autosany z 80. lat jeszcze jeździły, co wszystko się w tym trzęsło i jak to do tego wsiąść. Teraz przedsiębiorstwa komunikacji widzę kupują masowo nowe autobusy, żeby jakoś przyciągnąć pasażerów. Nawet zauważyłem, że w Gorlicach od 1 października powstał nowy rozkład jazdy, nowe autobusy i autobusy praktycznie po mieście jeżdżą co chwilę i mijam przynajmniej 5 autobusów jak gdzieś idę. I sam skorzystałem z komunikacji miejskiej po wielu, wielu latach, bowiem zawsze było tak, że był przystanek autobusowy, ale przyjeżdżały tylko autobusy szkolne z dziećmi rano i po południu. Zabierały ich z powrotem ze szkoły, że praktycznie tym autobusem nie dało się pojechać nigdzie. No a teraz okazuje się, że zmieniono całkiem linię i ta linia jeździ w dwóch kierunkach, że praktycznie całe miasto można tą linią jechać. Akurat złożyło mi się tak, że miałem gdzieś pojechać, a nie miał mnie kto zawieźć akurat. Myślę, pojadę sobie autobusem i to za złoty 90, to więc nawet nie tak duża kwota. I co by mi zajęło 20 minut czy pół godziny idąc, niecałe 5 minut dojechałem na miejsce, więc
To było naprawdę dla mnie takie zaskoczenie. Bowiem ja kiedyś mówiłem nawet, czym zdjęcie i podpisałem je, że nigdy w życiu nie jechałem tramwajem, to mi pisali znajomi, na jakiej ty planecie żyjesz, że nigdy nie jechałeś tramwajem na przykład. Bowiem zawsze wszędzie było wygodniej pojechać samochodem, więc nagle jak jakiś tramwaj, to takie niespecjalnie dla mnie, jasne. Jak na przykład jeździłem do Krakowa czy gdzieś, to jasne, wybierałem ten autobus, ale nie miejski, tylko taki normalny autobus, dalekobieżny, tak by trzeba było powiedzieć. No to takimi czasami od czasu do czasu jeździłem, ale tak to pociągiem, tramwajem czy autobusem miejskim nie jeździłem lata. Gdzieś może w dzieciństwie jeździłem autobusem miejskim. Później pozmieniały się rozkłady, tabor się zaczął rozsypywać, więc nie było czym pojechać. Pociągiem to nie wiem, gdzieś ostatni raz to tak na jakieś wakacje jechałem chyba. No bo też nie było okazji, zresztą najbliższy dworzec kolejowy, taki czynny w pełni, no to jest w Krakowie, więc to jest w sumie daleko, więc skoro ja muszę wsiąść w samochód, żeby dojechać do jak najbliższej stacji kolejowej, no to już jest trochę za dużo, więc też nigdy nie. A po drugie pisano o tych pociągach, że też są pogięte siedzenia, powybijane, toalety zamarznięte, przecież takie zdjęcia się ciągle w sieci pojawiały. Wtedy ówczesna minister mówiła, sorry, taki mamy klimat, że akurat toalety w pociągu zamarzają. No niekoniecznie, przecież mogłoby być jakieś ogrzewanie, to by te toalety nie zamarzły, więc miałem zawsze uprzedzenie do komunikacji miejskiej. Chyba niektórzy do tej pory mają uprzedzenie, bo jak patrzyłem w telewizji, był ostatnio reportaż, to pytano właśnie ludzi na ulicy, dlaczego nie korzystają z komunikacji miejskiej, albo lepiej samochodem, albo za daleko przystanek, więc te argumenty, które ja już do tej pory wymieniłem, a poza tym niektórzy nawet nie wiedzieli, że tędy na przykład jeździ tramwaj, no, czy tam jakiś autobus, więc jak mieli z tego korzystać, skoro nie wiedzieli. Warszawiacy może najczęściej jeszcze jeżdżą tym metrem, no ale tak autobusy, tramwaje to wydaje mi się coraz mniej są popularne, więc często likwidowano jakieś linie. Z drugiej strony są tacy, którzy się trochę z tego nabijają, że już od lat używają komunikacji miejskiej, żeby gdziekolwiek dojechać. Nawet z miejscowości do miejscowości, na wioskach jest bardzo trudno o komunikację miejską. Zazwyczaj ludzie jeżdżą samochodem, więc jak już gdzieś dojadą, to później jadą najwyżej autobusem. A tak to właśnie, komunikacja na małej miejscowości zamarła, więc nie korzystają. Ci, którzy znowu często korzystają z komunikacji miejskiej, piszą, że ja już od lat robiłem zbiorką Great Again i nic w tym nie jest dziwnego, bo tak po prostu zawsze było i nie rozumieją całego poruszenia w związku z tą akcją. No i jak tu się do tego odnieść? W sumie nie wiem. Z jednej strony bardzo mi się spodobała ta akcja i nawet wyprzedziłem akcję o kilka dni, bo chyba ze 3 dni wcześniej jechałem tym wspomnianym autobusem miejskim. Najpierw mnie to dziwiło, że miasto wpadło na taki pomysł, a jednak to nie był zły pomysł, bowiem też wyprzedzili trochę tego posła. No, więc z jednej strony ta akcja mi się podoba. A z drugiej strony to mi się tak też wydaje, że ta komunikacja miejska jednak zawsze była i biedniejsi ludzie, których nie było stać na benzynę, na przykład zawsze jeździli tramwajem czy zawsze jeździli autobusem i nie jest dla nich nic nowego i liczą, że ta bardzo szybko ta akcja się znudzi, ale to tak zawsze jest z tymi hashtagami, że one w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko się nudzą, więc i w Polsce podejrzewam, że jasne, przez parę dni ludzie się będą bawić, to memy już nawet są tworzone na ten temat. A później no, wrócą do codzienności, dalej będą pewnie jeździć albo samochodem, albo komunikacją miejską, chyba że miasta wykonują jakieś, nie wiem, jakieś karty mieszkańca, niby są już w niektórych miastach jakieś zniżki duże na tą komunikację, czy nie wiem, lepsze trasy autobusu, czy w ogóle lepszy tabor, bowiem dalej w mniejszych miastach można spotkać autobusy naprawdę z epoki, czyli Jelcze, Autosany, nawet niekiedy jeszcze jakieś Ikarusy można spotkać, to są już relikty przeszłości, dawno nie powinny jeździć po ulicach, albo na przykład jako pojazdy zabytkowe, często właśnie miłośnicy komunikacji je restaurują. No a tak, no właśnie, może gdy będzie nowy tabor, lepsze ceny biletu, bo w niektórych miastach to naprawdę aż włosy się na głowie jeżdżą, jakie są drogie bilety, to może ta sytuacja się poprawi. A tak wydaje mi się, dalej będziemy stać w martwym punkcie i nawet ta akcja nie będzie tego w stanie zmienić. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.